właśnie jedziemy z Moniką zawieźć Maxa do przedszkola. Wykładacie Waldiku towar na taśmę i przy kasie to idzie tak. Prawie spada to wszystko, nie nadąża się pakować. Pięknie Moni wyszedł. Nigdy nie mogę ogarnąć tych półek tutaj w Tesco, nigdy nie mogę nic znaleźć. Tak nie lubię tu chodzić. I zadzwoniłam do banku i okazało się, że to może być jakieś, no, jakieś włamanie na moją kartę. No pokaż, co tu się wydarzyło z tej strony. O, takie czerwone tylko ma. Także bardzo... Poczekaj, kochanie! Maksiu mnie woła, ja już idę go kłaść, spać. Naleśniki sobie wziął z tymi pulpetami, z sosem i do tego winogrona i pomidory. No fajnie to wygląda. Właśnie przyjechała do nas Monika i po drodze zrobiła małe zakupy. Zażyczyła sobie na kolację naleśniki z czekoladą i truskawkami. Będziemy robić. No i kupiła mleko pełne. Tutaj jest czekolada z miodem chyba. Pierwszy raz widzę. Będziemy próbować coś takiego. Truskawki, świeży ogórek. Tu są takie bułeczki pokrojone dla Maxa. Żelki. Shake. I 3 opakowania ziemniaczków Monika wzięła do zalewania wodą. Nie wyjdziemy z domu. Taka zabawa jeszcze przed wyjściem, tak? Tak. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie jedziemy z Moniką zawieźć Maxa do przedszkola. Jabłuśki dostanę? No to chodź. Idzie robot. Idzie robot? Wow. Buziaczek? Nie, zostaw skrobaczkę, zostaw. Co to? Nie, tam. Buziaczek? Mua. Baw się dobrze w przedszkolu. Papa, miłego dnia. Papa. Papa, bo tu robot idzie do przedszkola. Witajcie, witajcie. Jeny, jaka ja zaspana jeszcze. Ja dzisiaj siedzę w aucie, Monika go prowadzi, jak fajnie. No wiecie co? Bardzo późno poszłam spać, bo Monika u nas nocowała i powiem wam, że do bardzo późna filmy oglądałyśmy. Oglądałyśmy film na Netflixie. Pa! Czekajcie, pomacham mu. Pa, pa, syneczku! Pa! Kocham cię! Pa! Oglądaliśmy Don't Look Up. Już wchodzi. Pa! Czekajcie. Pa, ma, kocham cię. Pa, buziaczek, mua, pa, pa. Poszedł. No i oglądałyśmy ten film i wiecie co? No, no ciekawy, powiem wam. Jest to pół komedia, pół dramat, ale bardzo dobra obsada. Don't Look Up. Naprawdę fajny film. Przyjechałyśmy do Aldika. Monika chce sobie zakupy zrobić. Mi pewnie też coś do koszyka wskoczy. Jesteśmy już przy kasie. Miałam nic nie kupować i cały koszyk się nazbierał. Tutaj są też zakupy Moniki. To jak zapłacimy, to wam pokażę przy oknie tam. Wyobraźcie sobie, że zapomniałam nagrać wam zakupów w sklepie. Wiecie, jak to jest w Waldiku? Od razu mi się te śmieszne rysunki z Facebooka przypominają. Bo wiecie, jak to jest. Wykładacie w Waldiku towar na taśmę i przy kasie to idzie tak.
prawie spada to wszystko, nie nadąża się pakować. I tak myślałam właśnie, żeby wypakować z koszyka, pójść z koszykiem, zapakować z powrotem do koszyka i przy oknie Wam nagrać i zupełnie zapomniałam, ale no mam siatki. Tutaj mam siatki. Moniki zakupów nie zobaczycie, bo w aucie zostały. Za moje i za zakupy Moniki zapłaciłam 41 funtów. No i co ja tu mam? Bułeczki, briożki, dawno nie mieliśmy. Pak choy. I wiecie co? Był w dobrej cenie. Dwie sztuki za 59 centów tylko. Papryka, takie dosyć duże. Nie pamiętam, koło funta. I wiecie co? Kończą mi się kapsułki. Kostę już wypiłam całą. Mam jeszcze Starbucksa. Ale to wiecie, jak jest końcówka, to już mi tak szkoda. I kupiłam sobie takie zwykłe z Aldika. One są po funta 39. Dawno ich nie piłam. Pewnie mniej mi będzie smakować, bo przyzwyczaiłam się do Kosty, do Starbucksa i tych, wiecie, smaczniejszych. No ale kupiłam, niech jest. Brokuły. Olej rzepakowy, tłoczony na zimno. Paracetamol. Tu jest jeszcze jedna kawa. Nektarynki. Na nektarynki Monika mnie naciągnęła. Mówi, mama, kup nektarynki, to dwie wezmę. Kiwi, sześciopak. Cały czas jeszcze mam chrypkę. Już jest głos dużo lepszy, ale cały czas muszę tak odchrząkać. Nie wiem co. Mięso mielone z indyka. Mam ochotę zrobić pulpeciki na obiad. Ręczniki papierowe. Funta 79, czteropak. Pomidorki po 69 pensów były. Dwa opakowania wzięłam. Gazetka nowa. I winogrona. I to wszystko. I teraz Monika mi przygotuje naleśnika z truskawkami i z czekoladą. Już zapomniałaś, nie? Monika tam siedzi. Zaraz mi będzie robić, bo ona z Maksem jadła rano. Ja cały czas smażyłam i nie zdążyłam zjeść, więc teraz sobie zjem. Trochę się ogarnę i jedziemy z Moniką do Tesco. I po Tesco od razu Monikę odwiozę do domu. A ja, wiecie co, mam znów tyle rzeczy nowych do butiku. O Monia, mówiłaś, że te mniejsze sweterki przymierzysz. Bo mam kilka takich sweterków, co no wiecie, no za małe są na mnie. I chciałam, żeby Monika mi modelowała, ubrała i żebym stryknęła jakieś zdjęcie, to jeszcze to zrobimy. No mam sporo rzeczy do wystawienia i tylko kurczę czasu brak. Ale i tak mi ostatnio nieźle idzie. Dobra. Zabieram się teraz za ogarnianie mojej buzi. Pięknie Moni wyszedł. Smacznego dla mnie. Okej, okay, delikatny makijaż wykonany. Lecimy na dalsze zakupy do Tesco. Ojejka, jesteśmy w środku w Tesco i wiecie co, jest tu półka walentynkowa i już za mną chodzą te kubki. Tak mi się podobają, zobaczcie jaki śliczny. I on jest szerszy na dole, węższy u góry. No mega. Zaraz bym jakiś przygarnęła, ale nie mogę, bo za dużo mam. Tu jakie słodkie. No fajne. A tu kawałek dalej już Wielkanoc. Jajka. No właśnie, się śmieję do Moniki, bo tutaj niedaleko jej chłopak mieszka, znaczy no kawałek od nas. I mówi, że ostatnio googlowali, gdzie najlepszy łosoś surowy jakiś i że w końcu wyszło, że tutaj w Tesco. I... A, który może, no... Nie najlepszy, ale no googlowali, gdzie najlepiej kupić, żeby na surowo jeść, bo sushi robili. Zresztą ja Wam na Instagramie chyba wstawiałam w relacje zdjęcia, jakie sushi Monika zrobiła. No i ja się śmieję, że była tak blisko domu i nie odwiedziła mamy. No naprawdę blisko Ben mieszka od nas. I to jest ten łosoś, właśnie Monika kupuje. Ale on Monia ma termin do jutra. To tak średnio. Okej, ten lepszy do siódmego. Musi być jakiś, co mrozili, żeby
zabić bakterii, też musi być farmowany, a nie, że naturalny, bo wtedy jak farmowany, to wiedzą, co je i wtedy nie ma... Z farmy, aha. I to jest taki? Nawet nie wiedziałam, że tu w Tesco mają całą lodówkę Yosushi, nasze ulubione. I wiecie co, tu jest taki kubełek, chicken katsu curry. I wiecie, że Monika dzisiaj z Benem po południu będą sobie sami takie coś robić. Ryż, kurczak w panierce, curry, szczypiorek. Monika już większość składników kupiła w Aldiku i będą sobie gotować. I polska półka. Ja czekam na końcu alejki, a Monika chodzi i szuka mleka kokosowego. Nigdy nie mogę ogarnąć tych półek tutaj w Tesco. Nigdy nie mogę nic znaleźć. Tak nie lubię tu chodzić. Może tu od razu Wam na taśmie nagram. To są Moniki zakupy, sok do rozcieńczania, o smaku bzu, mleko czekoladowe, proteinowe, mleko kokosowe, curry, pasta miso. Tu ma jakieś... Co to jest? Chestnuts. Ojej, jak one się nazywają? Żołędzie w wodzie. Sok litchi. Woda aloesowa, napój aloesowy. Łosoś, chleb. A tu są moje zakupy, bułeczki dla Maxa. Tutaj takie serum, ochrona przed gorącym powietrzem. Sos sojowy, bułka, tarta. Chleb taki na zakwasie. Jeszcze jedne bułeczki. Jeszcze jeden chleb, jeszcze jeden chleb, jeszcze jedne bułeczki i chleb tostowy. Wszystko do zamrażalnika pójdzie. Jestem już w domu. Monikę odwiozłam i jest teraz godzina za 25 druga. Po Maxa będę się zbierała tak o 16, także mam 2,5 godziny czasu. Zajmę się zaraz robieniem zdjęć, nowych rzeczy do butiku. I wiecie co? Monika poszła do swojego pokoju, zanieść zakupy i przyniosła mi, bo miała... Takie dwa napoje energetyczne, Rubicon, 20% soku owocowego, wiśnia i granat, z chęcią spróbuję, miło mi, że o mnie pomyślała. I dała mi też takie dwie maseczki do włosów Garniera. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie teraz kawusię, a moją dzisiejszą kawusię dostałam w prezencie. Był to zakup wirtualnej kawy dla mnie, ale to takie miłe, tak miły gest, tak mi się miło zrobiło. Wiecie co, od początku muszę Wam powiedzieć, tak. Wczoraj odstawiłam Maxa do przedszkola, odwiozłam, wróciłam i tak mnie wzięło na sprzątanie. Sprzątałam, 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 a kawy jeszcze nie piłam. No i tak sobie myślę, ojejka, zaraz skończę, to chętnie bym się kawy napiła. I nagle brzdęk w telefonie. Jak ktoś coś kupi w butiku, to mój telefon taki inny dźwięk daje, że wiem, że to jest zakup w butiku. No i później sprawdzam, a tam kochana Justynka, pozdrawiam Cię kochana, kupiła mi wirtualną kawę. Justynka w Niemczech mieszka, w mieście Schwerin. Tak, pisałyśmy wczoraj ze sobą jeszcze i kupiła mi wirtualną kawę, taką opcję mam w moim butiku. Bardzo Ci kochana dziękuję z całego serca. No i pomyślałam sobie, że sobie wypiję właśnie od Ciebie kawę Starbucks. Tak. Lepszą. Mam kubek też przecież Starbucksa. O, jaki piękny zestaw. Także zrobię sobie pyszną kawkę. I zabiorę się zaraz za robienie zdjęć. Tylko kurczę, to światło mi nie pomaga. Jest taki dzisiaj jakiś dziwny, ciemny dzień. Wczoraj bardzo dużo zamówień pakowałam i wiecie co, no nie jestem w stanie wszystkich nagrywać, już to Wam kiedyś mówiłam, nie, na Instagramie Wam pisałam, ale no staram się trochę ponagrywać tego pakowania zamówień, wiem, że to jest miło jak oglądacie, jak pakują Wasze zamówienia, też dużo osób chce, no i nagrałam to Wam może na końcu tego vloga, dołożę właśnie, obejrzycie sobie pakowanie. Ja wezmę mleczko z lodówki. Okej. Okay. Jeść teraz nic nie będę, bo zjadłam przed wyjściem tego naleśnika, co Monika mi zrobiła. Także jak Maxa odbiorę z przedszkola, to po prostu zrobię te pulpeciki. Jeszcze raz. Zazwyczaj jak chcę taki, wiecie, większy kubek kawy,
to dwa razy normalnie przepuszczam kapsułkę i raz jeszcze przyciskam taką mniejszą porcję. Wtedy mam taki prawie pełen kubek. O, tyle wyszło mi kawki. I wiecie co? Bardzo dużo pytań dostaję na temat mojego ekspresu do kawy. I nie wiem, dajcie znać proszę, czy go, nie wiem, nagrać Wam w filmie kiedyś, tak dokładnie go z bliska całego pokazać. Jaki model mam dokładnie, bym musiała wyszukać tę książkę i sprawdzić, chyba że tam z tyłu gdzieś jest numer. Bo naprawdę tyle pytań dostaję zawsze. Także dajcie znać, czy Wam to pokazać kiedyś w filmie. Justynka, kawusia od Ciebie. Ojen, jak ja dawno Starbucksa nie piłam. Piłam kosty cały czas. Wiecie co, i ta kawa mi bardzo smakuje, ale wydaje mi się, że kosta jest bardziej łagodna, a tutaj czuć taki bardziej posmak kawy, ale to jest smaczne. Ja nie lubię aż takiego mocnego posmaku, a ten jest taki wyważony, taki dobry. Dobrze, ja się delektuję kawą i wiecie co, jak przygotuję sobie rzeczy, które będę zaraz fotografowała, to może Wam je pokażę. No dobra, parę zdjęć porobiłam, pokażę Wam teraz rzeczy, które mam do butiku. Pierwsza rzecz to jest taka peleryna, taki szlafroczek zapinana na zamek z taką przepiękną owieczką, cieplutkie, mięciutkie, z kapturem. Ma tutaj dwie kieszenie. Gdzie są te kieszenie? Jedna kieszeń, z drugiej strony druga kieszeń. Jest to, wiecie co, zobaczcie, bardzo szerokie. Jest z koła chyba szyte, no ale jest bardzo milusie. Także to będzie do zakupienia w butiku i takie pompony ma fajne. Taki sweterek, on jest marki Studio, rozmiar 12. Taki zielony, też jest mega mięciusi, bardzo fajny. No taka piękna butelkowa zieleń, no uwielbiam takie kolory. Kolejny sweterek, ten sweterek Monika dla mnie ubrała do zdjęcia wcześniej. Jest to rozmiar S, H&M. Też jest mięciusi. Jest to tak piękny, miodowy kolor. No niesamowity. Rękawki ma odrobinę dłuższe. Tutaj jest taki do pasa, albo można sobie, wiecie, w spodnie wsadzić. No fajny. Kolejna rzecz. Coś bardziej seksownego. Jest to body. I wiecie co, to ma fajne, że nie będzie tak się odznaczać na pupie pod spodniami, bo ma takie wysokie wycięcia. Jest to firma Pretty Little Thing, rozmiar 10. I tutaj ma, zobaczcie, takie prześwity. To można oczywiście sobie ścisnąć, można... Czekajcie, jak mam Wam to pokazać? O, tak może. O, i tu ma taki dekolt. I ten dekolt można bardziej zacisnąć albo bardziej rozszerzyć, zależy, wiecie, ile tam chcemy pokazać. Przepiękny, beżowy, taki neutralny kolor. Bardzo na topie. Super, bardzo mi się podoba, bardzo. Kolejna rzecz, jest to taki sweterek w takim liliowym kolorze. Taki lilia z szarością zmieszane. Firma H&M, rozmiar XS. Takim ściągaczem na dole. I mam jeszcze kilka rzeczy dla domu. Mam tutaj zestaw podkładek. Wiecie co, no ja się zakochałam w tych podkładkach. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie zdobienia. Jeny. Jest tutaj ich 6 w komplecie. Są takie dosyć grubsze, ale nie są na tyle grube, wiecie, stabilnie będzie talerz czy kubek leżał. To jest materiał, także można spokojnie do pralki wrzucić. Ma 6 różnych obrazków. Mają 6 różnych obrazków, pokażę Wam może szybko. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Z drugiej strony są białe. No mega mi się podobają. I wiecie, no nie trzeba wszystkich naraz wykładać. Jak nam się jakiś zabrudzi, jakaś zabrudzi, można do prania wziąć, a wziąć sobie następną. No mega, mega, mega. Mam również kubek. Przepiękny kubek, zobaczcie. Taki nierówny kształt. No mega mi się podoba. Nie wiem, czemu z kamieniem mi się kojarzy.
delikatne kreseczki tutaj zdobienia, w środku również, pojemność nie jest napisana, będę musiała jeszcze zmierzyć, ale to jest myślę 200 ml. Można myć w zmywarce, można używać do mikrofali, no mega jest, przepiękny. Mam również magnesy na lodówkę, ale zobaczcie jakie fajne, no kurczę, ozdoba każdej kuchni, super. Skarbonka w takim neutralnym kolorze, z takim przepięknym misiem, tu ma otwór na pieniążki, tu można zdjęcie wstawić, od spodu się otwiera, wyciąga. No i mam jedną torebkę, w torebce się zakochałam, no ale kurczę, nie mogę wszystkich rzeczy sobie zostawiać. Jest to torebka firmy Pimki. Taki przepiękny wzór, ala wężowa skóra, pasek, regulowana długość, z taką sprzączką i wiecie co, no ekstra, ma dwie przegródki z osobnymi zamkami, no to jest mega, jeżeli nosicie ze sobą kosmetyki do makijażu, możecie trzymać w jednej, w drugiej można trzymać, wiecie, portfel, telefon i jeszcze ona ma, o w tamtej, tutaj ma jeszcze jedną kieszonkę zamykaną na zamek. Także no jest przepiękna. Przepiękna. O, taką ma długość. Można tutaj sobie jeszcze chyba... Nie, to już jest maksymalna długość. Także myślę, że bardzo fajna, bardzo wygodna. Można też na jedno ramię nosić. No bardzo mi się spodobała. Bardzo. Dobra. Zbieram się zaraz po Maxa do przedszkola. Jestem już z Maxem w samochodzie i nie uwierzycie. Och, ten nasz kochany Maxiu. Wróciłam z kolejnym protokołem wypadku. Tutaj z boku, przy skroni, ma takie czerwone uderzenie. I panie to zauważyły, jak siadały na wykładzinę i tam, wiecie, jakieś zajęcia miały z dziećmi. Ani Max, tak jak było ostatnim razem, on nawet ani nie pamięta, co on zrobił, ani mówi, że go nic nie bolało, no... No to jest nasz cały Maksiu. On ma to po tatusiu. Wojtek też zawsze coś miał, zawsze rozbitą głowę, zawsze gdzieś się uderzył, no... Boże. Ale wiecie co, to jest drugi protokół wypadku w ciągu 2 tygodni? No to było 2 tygodnie temu dokładnie. Także strach myśleć, co mnie jeszcze z Maksiem czeka. On jest po prostu tak ruchliwy, tak żywy. No ale dobra, najważniejsze, że się nic nie stało. Lepiej 10 małych niż jeden duży. I ma tylko... Pokaż, gdzie masz ałka. No czekajcie, zaraz wam pokażę z bliska. No pokaż, co tu się wydarzyło z tej strony. O, takie czerwone tylko ma. A tutaj jest cały od brokatu, bo też wam muszę pokazać. Piękną pracę robili z okazji chińskiego Nowego Roku, nie? Tak. Maksiu, mówisz, latawiec robił. Przepiękny. No, o czym sobie... Poczekaj, odsuń się, Maksiu. O czymś sobie pomyślałem. Nie wiem o czym. O czymś pomyślałeś i nie wiesz o czym. O, tutaj jest ten przepiękny latawiec. No piękny, Maksiu. Z tyłu podpisane, Max. No cudowny, ale tata będzie dumny z ciebie. Mama też jest bardzo. Przepięknie, naprawdę. Przepięknie. No dobra, zaczynamy robić obiad. Mam tutaj mielone z indyka, pomidorki. Tutaj mam bakłażana smażonego. Trochę jeszcze zostało, bo wczoraj smażyłam. Wczoraj jest taki pyszny obiad z Moniką miałyśmy. Szkoda, że wam nie nagrałam. Ziemniaczki i bataty świeżutkie usmażone, fasolka i do tego kurczaka pieczonego z piekarnika. No po prostu pyszny, pyszny był obiad. Jeszcze jakąś surówkę miałyśmy. Aha, no warzywa takie, sałata lodowa, pomidor, ogórek. Wiecie, miks taki zrobiłam, no pyszny był. No i tutaj będę w misce mielone mieszać z jajkiem, z bułką tartą, a tutaj dla Maxa mam porcję purée z batatów.
Wiecie co, tak się zdenerwowałam. Weszłam na moje konto, na aplikacji i widzę oczekującą pending transakcję na kwotę 21 i tam ileś pensów. I to jest Homes? Nie wiem, jakoś tam się nazywała ta strona, coś tam.com. I tej płatności dokonano wczoraj. I dzisiaj ona jest pending jeszcze. I tak się przestraszyłam, bo żadnej płatności nie robiłam. Wczoraj była Monika u mnie, ani nigdzie nie wychodziłam. Nic takiego się nie działo. I się tak przestraszyłam. I zadzwoniłam do banku. I okazało się, że to może być jakieś, jakieś włamanie na moją kartę. O Boże, 30 minut spędziłam na telefonie, czekając, aż mnie połączy z agentem. Po czym kolejne 10 minut rozmawialiśmy, zadawał mi różne pytania i wiecie co, przeszłam przez resztę moich płatności na koncie i okazuje się, że 5 stycznia ta sama kwota była, znaczy podobna, tam parę pensów się różniło, była pobrana. 5 stycznia jest to pokazane na moim koncie, ale tak naprawdę dokonano tej płatności, bo on sprawdzał 1 stycznia, czyli 1 stycznia i 1 lutego, czyli ktoś tak jakby stałe płatności sobie ustawił moją kartą. No i już jest moja karta w tym momencie zablokowana. Trochę się przestraszyłam, bo lecimy na wakacje, ale zdąży przyjść nowa. Przyślą mi nową kartę i oczywiście zrobią zwrot na moje konto. Ale Boże, pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się włamanie na moją kartę. To nie jest włamanie na konto. Bardziej, nie wiem, jakimś cudem chyba dane mojej karty skądś ktoś miał. Ja dziękuję. Ja naprawdę staram się zawsze ukrywać. Bardzo ostrożna jestem z bankomatu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wybierałam gotówkę. Jedynie co to w sklepie płacę. Ale nawet w sklepie ja mam od spodu wszystkie numery karty, bo TSB nowe karty wprowadziło i od spodu są wszystkie numery. Od góry nawet nie widać, nie wiem. No tak się przestraszyłam, ale już jest sprawa wyjaśniona. Także uważajcie i sprawdzajcie swoje transakcje na koncie, bo wiecie, dużo jest osób, które tego nie sprawdzają i to są małe kwoty, których można nawet nieraz nie zauważyć. Dobrze, że to zauważyłam. No normalnie szczęście. No wiecie, nie wiem, nie jest to nie wiem jaka kwota, no ale to tak by się ciągnęło i to by się mogła niezła suma nazbierać, a kto wie, czy jeszcze jakoś gorzej to by się nie skończyło. Także sprawdzajcie swoje konta. Chciałam wam z wami tylko się podzielić moją historią. Maksio. Mój słodziak. Macie, rzuć się tutaj na głowę. Nie można się na głowę przewracać, no coś ty. No to połóż tę głowę. Proszę. Ktoś słodziak? Tak. Przyszłam już do łazienki. Lubię tu się z wami żegnać po prostu. Jest tu fajne światło. Lubię nagrywać w lustrze. Idealnie dla mnie. I wiecie co? Zapomniałam wam pokazać. Pamiętacie? Dostałam od Mikołaja i Sana witaminowe boostery. Retinol, witamina C, witamina E. I tutaj 3 rodzaje pod szampułki z każdego rodzaju. I wiecie co? No na razie zużyłam 2 ampułki, ale to jest fajne. I sporo jest tego w jednej ampułce, także polecam. Poczekaj, Maksiuńku! Z tego, co kojarzę, to nawet nie kojarzę, jest napisane. Mikołaj w Rossmanie kupował. Także bardzo... Poczekaj, kochanie! Maksiu mnie woła, ja już idę go kłaść, spać. Jestem w łazience, Maksiu! Będę zaraz Maksa kładła spać i będę rzeczy, które dzisiaj fotografowała, a będę wystawiała do butiku, bo jutro rano chcę je zrobić dostępne. Jutro mamy czwartek. Wy tego vloga oglądacie w piątek? Tak, w piątek. I już mi się kręci, wiecie co? Już trochę tak zaczęłam żyć tym wyjazdem. No, już za jakiś czas będę musiała się zacząć pakować, bo wiecie, chcę to sobie wcześniej porobić. Chcę tak na spokojnie mieć wszystko przygotowane, ale no niesamowicie cieszę się na ten wyjazd. No, jeny, no... Tak jak sobie pomyślę, to tak już czuję ten relaks, już czuję tą wolność taką. No będzie cudownie, będę oczywiście dużo vlogów nagrywała, jak tylko będę mogła i będzie się coś działo, to będę codziennie nagrywać, ale nie wiem. Ja jestem uzależniona od nagrywania i nawet jak się nic nie dzieje, to chociaż trochę wam nagrywam. Także mam nadzieję, że
miło spędzimy tam czas, że vlogi fajne ponagrywam. Mam nadzieję, że Wam też będzie się podobało. No dobra, ja już, wiecie, myślę o powrocie, jak już będę montować te vlogi, a jeszcze nawet nie polecieliśmy. Ale mam w planie zabrać laptopa i mam w planie montować tam w miarę na bieżąco vlogi, także zobaczymy. No chyba, że będę tak zajęta, wiecie, plażowaniem, wyjściami, że nie będę miała czasu. Ale jak my będziemy całymi dniami poza domem, poza hotelem, to Maksi prawdopodobnie będzie zmęczony i będziemy pewnie jakoś tak na wczesnym wieczorem wracać i wtedy może będę montowała vlogi, ale to się wszystko okaże na miejscu, bo wiecie, nie lubię planować, bo to potem się może pozmieniać. No w każdym bądź razie ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia ze mną, z nami, dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu, a teraz zobaczcie sobie, jak pakowałam Wasze zamówienia. Bardzo Wam dziękuję, bardzo za takie wsparcie. Jesteście kochani, pa, pa. Co Ty ostatnio nie chcesz, żebym Cię nagrywała? No wiem, Wojtek wrócił z pracy, już nawet nie wiem, ile Ty byłeś w pracy, chyba 15 godzin. I właśnie zasiadł do kolacji i naleśniki sobie wziął z tymi pulpetami, z sosem i do tego winogrona i pomidory. No fajnie to wygląda. Dobre? Nie wiem, jeszcze nie próbowałem. Myślałam, że przed chwilą chapsa wziąłeś. Nie, to pomidor. No to testuj. Mhm. Dobre. Smacznego. Nie uwierzycie, jest już bardzo, bardzo późny wieczór. A Wojtek zamówił pizzę. Uwaga, tam darara. Wow. O, jaka pizza. Jaka smacznego. Mm.